Cześć, z tej strony Fabian. To jest kolejny film na moim kanale i dziś chciałbym Wam zaprezentować nowy update do Minecrafta. W tym update'cie dodano bardzo dużo różnych nowych rzeczy. Przejdźmy do omówienia tych wszystkich rzeczy. Na początek pokażę Wam command bloki. Tak, w końcu to jest dodane do gry. Bardzo długo czekałam na tą rzecz i w końcu się doczekałam. Chyba czekać się opłacało, bo w końcu jest. A już chciałam wtedy właśnie pożyczyć tą grę. Kolejna rzecz. No, to jest kolejny screen z komandą bloku. Tutaj, jak to wszystko wygląda od środka. Dalej, nowe bloki. Te bloki się, no, one są chyba dodane, bo słyszałam o takim czymś, że one są właśnie dodane teraz do Minecrafta na komputer. Przepraszam Was zawsze za te wszystkie szumy, no ale nagrywam to w drodze do domu, ponieważ potem nie będę miał czasu. Więc tak, to jest beton. Kolejna rzecz to jest puder, tak to się przynajmniej nazywa. Powder, nie, czyli puder. Dalej mamy różne kolorowe łóżka. Co to znowu to? Dobra. Kolejną rzeczą są shulker boxy oraz troszeczkę inne bloki. One się nazywają chyba... Gradient terrakotna, musiałem sprawdzić. Oraz taką szalkę boxy w wszystkich kolorach. Niestety są one tak trochę zbugowane w menu, bo są tam wszystkie białe, ale tak normalnie no to wszystko działa, nie? Został także dodany ten item, na którym już na pewno zobaczyliście, czyli Totem of Undying. Tak, i działa on, powiem Wam, że całkiem dobrze. No i co dalej? Zostały również dodane, gdzie to było? Tutaj nowe moby, takie jak weksy i takie duszki małe. To tym działa, testowałem dalej. No te common bloki takie są na te jaja. Owoce chorusa, nie wiem czy to było dodane czy nie, ale tak czy jak to jest już dodane do gry. No wiem, to kolejna rzecz, ale to już... Dobra. Czyli owoce chorusa i no w ogóle. I kolejna rzecz to jest lama. Wszystko działa fajnie, pięknie, więc to chyba wszystko, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Jeżeli ten film Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!